Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czechu. Niesamowity początek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z gry Gothic 1, odcinku 5, mianowicie poszedłem sobie, słuchajcie, do Fletchera. Mamy Fletchera, jest sztos, możemy z nim pogadać. Wiem, że jest tu jakaś interakcja. Mieliśmy pogadać z Fletcherem o jakimś tam zaginionym gagatku. Więc możemy to teraz zrobić. Zapiszę tylko grę. Jeżeli myślicie sobie, że nie dało się opędzlować więcej domów, bo już nie było, no to się mylicie, bo były. Przez 15 minut frędzlowałem sobie tutaj kolejne domki. Mianowicie tak, bo trochę się zmieniło. Mianowicie mamy tych niewykończonych mieczy, to mamy chyba łącznie tak dużo, że chyba mamy ich, nie wiem, łącznie z 1,5 tysiąca rudy, więc jesteśmy bogaci, mordeczki. Jesteśmy bogaci, gadamy z Fletcherem. Hej, ty! Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, I wybrałeś tyle. zły dzień. Dalej Tak? A jeszcze nie wiem, co dlaczego? będziemy Bo robić. Chyba mnie tu udamy się nie dzisiaj ma! do starego... Czyżby? starego A gdzie jesteś? W obozu. tej chwili siedzę w Znaczy, zamku nowego przy obozu. ognisku i popijam piwo. Rozumiem. Ale dlaczego nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Nek zebrał już, co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom, ale oni nie rozmawiają ze strażnikami, a zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. To niedobrze. Chodzi o Neka. Tak? Żadnych wieści. Informuj mnie na bieżąco. Okej, czyli musimy pogadać z jakimś kopaczem. No i na chill kogoś. I znowu problem. Naszemu tutaj wrzodowi uprzykrzyłem trochę życie, kopiąc mu na dupę znowu i stwierdził, że już nie będzie z nami chodzić, więc poszczęp. Co się dzieje? Sam się dowiesz w swoim czasie. Miej oczy szeroko otwarte. Pilnuj się, zwłaszcza w nocy. Od kilku dni nie wyspałem się porządnie, a w tej kolonii kto nie śpi, ten pracuje na dwie zmiany. Co mam? Jestem zwykłym kopaczem. Dobra, ale powiedzieli, że mogę pogadać z jakimś ko z kopaczami ogólnie, ale coś chyba nie mogę pogadać z kopaczami. Zaraz zobaczymy. Nie tu. To jest przyjęcie do... Zaginiony strażnik. Co tu mamy dalej? Może kopacz mieszkający w pobliżu areny wiedzą, gdzie się podział Nek. Dobra, czyli musimy się trochę cofnąć, bo arena jest trochę za nami. To może tam popytamy. Ty! Ale mi tu amigo zniknął. O nie, gdzie się podział? Jak on miał? O nie, ja go trochę szukałem, ale dobra, popytamy jeszcze. Od razu wie. Siema! To się już wie. Ty, no nie ma. Dobra. Dobra. W takim razie czas wreszcie podjąć tutaj następne kroki i udać się do następnych obozów, bo nic więcej nie zrobimy. Ziomek z areny jest kurwa nieśmiertelny i nic mu nie mogę. Nie wiem, czy to jest Bóg, czy może tak, czy on może miał mi wklepać, nie wiem. W każdym razie nie zamierzam tracić całej mojej rudy, bo mam jej chyba z 300 przy sobie. Więc lecimy dalej, lecimy do nowego obozu. Tylko trzeba znaleźć tego amigosa. Którego zapomniałem, jak on się nazywał i zapomniałem, kim był, ale może jak go znajdę, to mi się przypomni. A to był chyba ten... No i jak tam z twoim wsparciem finansowym? Wciąż zależy. Nie będę ci więcej płacił. Dość już ode mnie dostałeś. Zawiodłem się na tobie. Taki z ciebie przyjaciel? Dobrze, jak sobie chcesz. Od tej pory sam dbaj o siebie. Ja umywam ręce. Bez obawy, jakoś sobie poradzę bez twojej pomocy. To się dopiero okaże. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Do zobaczenia. Trzymaj się.
Nie no, już daliśmy im chyba siano, nie? Raz. Ale myślałem, że to jest, kurwa, pakiet lifetime, nie? Ale okazało się, że nie do końca. Dobra. Żeby dostać się do nowego obozu, chyba to się nazywa nowy obóz, bo to jest chyba stary obóz. Czyli żeby dostać się, moi drodzy, do nowego obozu, musimy znaleźć gościowi, co mieliśmy wklepać. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Tylko gdzie był ten chłop? Gdzieś przy jakiejś bramie był. Tylko przy której? No i tu zaczyna się kłopot, bo nie wiem. Czy to jest jakaś brama? No nie. Czyli szukamy dalej, szukamy dalej. Myślałem na tutaj bardziej pasjonujący początek odcinka. No ale cóż. Ale mam wszystko usyfione, to jest brudno. O, dobra, stoi tam ten chłop z łukiem, to był chyba ten. Dobra, zapiszmy, bo zaraz się okaże, że kurwa skoczę i zginę. Kurwa, powiedział i zrobił. 102 metry. Jana Honen. Od razu wiedziałem. No to trzeba taktycznie. Pyk. Dobra. Mordrak, słuchaj, ty mnie chyba do tego nowego obozu, co? To się chyba nigdy nie skończy. Chodźmy do nowego obozu. Dobra! Chodź za mną! No i koks, no i lecimy do nowego obozu. Tak, pewnie to będzie troszeczkę ta podróż będzie trwała. Więc może sobie pogadamy, słuchajcie. Olu, tu jest jagód, tu jest wszystkiego, mordrak. Mordo. Tam widzę jakąś jaskinię. To może mordrak, jak już jesteś ze mną, to mi pomożesz, co ty na to, amigo? Nie, on chyba taki średni skory do pomocy, ale raczej z tymi gagatkami tutaj powinniśmy sobie poradzić. Mianowicie poczytałem znowu sobie trochę lore League of Legends. Wczoraj sobie zjadłem obiadek, kolację i mówię tak. Mówię, nagram jeszcze walne jutro, znaczy wczoraj mówię, walne jeszcze dzisiaj ze 4 odcinki mówię. No, nie udało się walnąć 4 odcinków. Dobra. Nie wiem czy... Nie no, te kretoszczury to jest jakiś tutaj easy. O, i mam kolejny poziom, to dobra informacja. W Gothicu kolejny poziom oznacza zawsze coś fajnego. Gorsza informacja to taka, że z tych kretoszczurów to praktycznie nic nie ma. O, no dobra, okej. Okay. Czyli chyba wiemy, gdzie się podział Neg. Mianowicie nie żyje. Tak mi się wydaje. Wracając, czytałem sobie, mówię, zjadłem sobie kolację i mówię, nagram 4 odcinki, ale tak się wciągłem w ligę. Tak się wciągłem w lore League of Legends. Zaraz to obczajmy, że zamiast iść nagrywać odcinki, to czytałem cały czas tylko League of Legends, lore League of Legends i powiem wam tak. No jest dobre, nie? Se myślisz tak. Co można, jakie można fajną historię wymyślić o mumii, która płacze, nie? Jest dobra historia, jeżeli pierwsze w życiu czytając coś przeszły mnie 2 razy ciary, więc no polecam. Nawet jeżeli nie gracie w League of Legends, to lore jest tak fajne, że chcę zobaczyć jakieś RPG z tego. Chcę zobaczyć kolejne gry od Riotu w tym uniwersum, bo no są genialne. Dobra. Czyli Neg jakby nie żyje. Pytanie jest mianowicie inne. Czy my możemy poinformować tego gagatka z wcześniej, że Neg nie żyje? I czy ja mogę sobie to założyć? To też jest dobre pytanie. Mogę. I mamy ochrona przed bronią 5, pochcząp. Nie wiem, czy to sporo, czy ten, ale wydaje mi się, że to dostatecznie dużo. By coś tam dawało. Oj, nasz... O, Mordrak nam... Gdzie jest Mordrak? O nie! Mordrak!
A ja zapisałem grę, niedobrze. Niedobrze, chyba do nowego obozu będziemy sami se dreptać, chyba że... Hej, ty! Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nic dziwnego. Dopiero co tutaj trafiłem. To lepiej uważaj. Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. Super. Dzięki, byczku. O nie, no Morgrak nam uciekł, no. No, niestety. No, ciur z nim, dobra. Lecimy, może tą informację. Chociaż nie wiem, czy nie szybciej będzie nawet tędy iść, tak szczerze. Dobra, pójdźmy tędy, zobaczymy. No to chyba do obozu będziemy niestety musieli się, kurczę, dostać sami, bo nam, kurczę, Mordrak zniknął. Niestety. Oj, to jak się tam dostać? Dołem? Nie będę dalej. Dołem, tak? Okej. Musi być jednak ziarno. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Tu jest arena? Nie, tu nie jest arena. Chociaż nie wiem, czy tamten koleś też nie zniknął jak wcześniej. No, mam nadzieję, że nie. Chłop tam nadal czeka. Dobra, to będzie trochę se pochodzimy, o. Hej, ty! Hej, kolego, gdzie jest złom? Dawaj, ci, idę spać i cicho bądź, majster. Prawa, a nie, no tak, ja już tu byłem. Oczywiście, że tu byłem. Ja bym nie był, pewnie, że byłem. Trzeba nauczyć się cichego chodzenia, to jak goście będą spali, to możemy ich z zasobów opierdzielać, ale niestety od naszego złodziejaszka cichego chodzenia się nie nauczymy. Dobra, widzę, że nie ma no tego Torusa, czy jak on tam miał. Może jeszcze udamy się do Diego. Może Diego będzie skłonny. Hej, ty! Mądra decyzja. Za taką, jak mu przekażemy, co się stało, to będzie misja wykonana. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Nie chciałbym. Duży ten obóz. No, zdecydowanie. Dobra, Diego gdzieś tutaj zawsze siedział, jest Gites. Od razu wiedziałem. Siema. Siema, Diego. O, nie ma, tak? Jak tam z moją opinią? A możemy posłuchać sobie opinii o obozie. Z kilkoma ludźmi. W obozie. I Scotty powiedział mi, że nie może się doczekać na twoją walkę z Kirgo. I nie może się doczekać, kiedy staniesz do walki z Karimem. Świstak opowiedział mi o tej historii z Fiskiem. Cóż, na twoim miejscu wziąłbym tę rudę i dał nogę, ale tak czy inaczej, Świstak chyba bardzo cię polubi. Moim zdaniem zły myli się co do Neka. Był uciążliwy, to fakt. Ale nie wierzę, żeby zdezerterował do nowego obozu. Mówiłem ci już o rączce. On może cię wiele nauczyć. Muszę poważnie porozmawiać z Dexterem. Wykorzystuje cię do załatwiania własnych porachunków. Ale jeśli chodzi o nasz test, nie ma żadnych przepisów. Jeśli uda ci się dokonać czegoś takiego, to będzie wielki krok do przodu. Ta sprawa z Mordragiem to nie lada wyzwanie. Niezły z niego wojownik. Musisz porządnie poćwiczyć, jeśli jest nieśmiertelny Diego, nie szczerze. Bierz się do roboty. Przed tobą... Dobra, trzymaj się. Czyli jesteśmy w martwym punkcie, bo praktycznie nic nie możemy, kurwa, zrobić. Chyba że to ten Torus, co tam był wcześniej. Gdzie znajdę Mordraga? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku. Tuż... Też było. Zajmę się. No ale niestety Mordrak nam zginął. Dobra, czyli tak. Bo generalnie jak będziemy szli, to no... Teraz nam nie jest potrzebna umiejętność do zamków, bo praktycznie absolutnie każdą rzecz potrafimy sobie otworzyć, więc to jest na chillku. Mamy 16 punktów umiejętności, więc możemy od tego ziomka, co tam zajmuje się złodziejstwem,
nauczyć się kilku sztuczek. On się za nami wstawi. Jedna misja będzie już, kurczę, za nami. Więc chodźmy. Nie wiem, czy on nie był gdzieś tu. Tu był, no to Gites. To nie jest daleka droga. Siemanączka. Gdzie znajdę Kawalorna? Poluje gdzieś poza obozem. Pewnie znajdziesz go na drodze do nowego obozu. Na zachód stąd jest taki kanion. Tam znajdziesz opuszczoną chatę Drwala. Kawalorn powinien kręcić się w jej pobliżu. Czego mu? To zależy. Dobra. Myślę, ale jeśli chodzi o... Dobra. Czyli tak. Możemy się kradzieży nauczyć. To jest fajne. Nauczmy się. Chciałbym zostać zręcznym kieszonkowcem. Nie ma o czym mówić. Nie będzie z ciebie złodzieja, dopóki... A otwieranie zamków? Chciałbym nauczyć się otwierać zamki. Nie wątpię. Cóż, początki nie są zbyt trudne. Przede wszystkim musisz uważać, żeby nie złamać wytrycha. Musisz być bardzo cierpliwy. Wtedy nie będziesz potrzebował tylu wytrychów. Spoko. I czy teraz on się za nami wstawi? Powinien, nie? Czemu nie? Na zręcznych złodziei nigdy nie za... No i koks. Dobra. No teraz poszukajmy tego Mordraga, co? Jeżeli nie znajdziemy Mordraga, to ja i tak bym najpierw chciał się udać do tego obozu nowego. A obóz na bagnach zostawimy sobie raczej na koniec, więc tutaj po prostu idźmy do tej bramy. Nie pamiętam, która to była brama, ale całkiem możliwe, że to była ta brama właśnie, gdzie teraz się udajemy. No, Gothic 1 jest na tyle zbugowany, że jednak warto jest często zapisywać. Wydaje mi się, że to tu był. O, szakal? Aż u szakala nie było czegoś. Nie, szakal chyba był tym... On od nas siano ściągał. No i... Możesz na mnie liczyć. Okej, dobra. Chociaż z Mordragiem nam nie pomógł. Myślałem, że może jak sypniemy groszem, to nam pomoże, żeby Mordraga tutaj wypędzić, ale się nie udało. Dobra, Mordrag nam gdzieś, kurwa, zniknął. Gdzie się udał? Nie wiem. Ale wiem jedno. Udał się pewnie raczej do nowego obozu, czyli tam, gdzie udać my też się chcemy. Więc prędzej czy później pewnie go spotkamy. Tu jest jakaś chatka, tu coś było, ja pamiętam. Zawsze expik na propsie jest, więc warto tutaj... Niestety ze ścierbojadów oprócz mięska to niestety nic bardziej nie ma. Dobra, pierwszy pojedynek, słuchajcie, z jaszczurem. Nigdy wcześniej z jaszczurem nie walczyłem. O, jaszczur jest silny. To jest, kurwa, mocny gagatek, ale może nam się uda. Dobra, udał. Ważne, żeby on nas nie trafiał, żebyśmy na tyle szybko wyprowadzali ciosy i będzie w porządeczku. Tam jakiś wilk jest. O, z wilka jest jakaś skóra, mięso, więc koks. O, nie ten przycisk. Jednak pod spacem w większości gier to się raczej no skacze, co nie? Ale tutaj się wyciąga broń z jakiegoś powodu, więc... Znaczy pewnie można sobie to jakieś pozmieniać, ale dobra. No coś tam tu było. I teraz tak, i teraz save, bo teraz ważna sprawa jest. Mianowicie bierzemy tutaj mapy do... To nie wiem, co robimy. Kurwa, no nie udamy się do tego obozu, bo w sumie nie wiemy do końca, jak się udać. Trochę się boję, że jak pójdziemy, kuźwa, tam, gdzie ja chcę iść, to zabłądzimy, wiecie? To może po prostu, tak szczerze, może udajmy się do tego X-a, bo tam jest ta kopalnia, gdzie mieliśmy odebrać coś. Więc tam chyba pójdziemy, tak będzie najłatwiej mi się wydaje, bo ten Mordrach nam, kurwa, zniknął niestety.
Nie wiem, czy się zbugował, czy se po prostu poszedł, bo stwierdził, że walić nas. Możliwe, że se poszedł. Niestety udaliśmy się do kopalni. No ale trudno, co? Myślę, że jakąś mapę możemy kupić. U tego gagatka mamy wciursiana, więc jakąś mapę możemy wykminić. Może też jak będziemy mieli dwie mapy, a jedna będzie większa, to tą mniejszą oddamy tym ziomkom, to tam na samym starcie spotkaliśmy, co nam pomogli tam nauczyć się jak skórować zwierzęta i tak dalej. Tak jeszcze patrzę, może gdzieś Mordraga kuźwa spotkamy po drodze. Mało na to szansa, ale kto wie. Dobra, w prosto i w prawo się wie. Koko! Ale unik! Dodge the bullet. Słyszę, jak mnie gonią. Ty, oni mają dźwięki kurczaków. Powiem wam tak, jak będzie się dobrze klikać, to możecie bany hopować tutaj. Oj. Dobra, mapa. I teraz musimy się udać w prawo, a potem w lewo. Czyli jeżeli dobrze kumam, to musimy iść tutaj, a potem po prostu przez siebie, przez ten las. Na mapie ten las jest chyba zaznaczony, więc na chillku. Dobra, czyli w dobrą stronę idziemy z Gites. Nie wiem, czy to zadanie mnie tutaj nie przewyższy poziomowo i umiejętnościowo, ale nie jest na razie najgorzej. Mamy jakieś te spodnie, mamy jakiś spoko mieczyk, co nie? Mamy jakiś amulet mam od tego ziomka, więc na razie jest ok. Tutaj trochę życia nam brakuje, a przed nami jest wilk, więc... Może napoi nie będę aż tak zużywał, ale możemy jakieś tutaj krucze ziele sobie opens... O nie, to było do many, tak? O, to zjebałem trochę. Dobra, jakieś potrawki z chrząszcza. Jedną, drugą, cyk. No i myślę, że... Jakieś jabłko jeszcze jest, Gites. Sejwik. Dobrze, że tutaj jest samotny wilk. A nie w stadzie, bo mogłoby być niewąsko. Te wilki, no, dużo biją. Poprzednio się biłem z wilkiem. Ciężko jest, powiem wam. Trzeba je na tyle szybko uderzać, żeby one nie zdążyły wyprowadzić ataku. A to nie jest łatwe zadanie, wam powiem. To nie jest łatwe zadanie. Trzeba pierwszy wykonać atak. Wilk musi być, on musi być kurwa w szoku, rozumiesz? Za późno, już mogliśmy z 3 ataki sprzedać. O, to będzie ciężka walka. Ciężka walka z wilkiem, powiem wam. No, zapiszmy. Chyba, że da się jakoś zdodżować. Może da się zdodżować pierwszy autos. Dodżujmy pierwszego autosa. Oj, nie udało się niestety. Ty, wiecie co, że szczerze nie miałem pojęcia, że da się prawo-lewo uderzać? Nie miałem pojęcia. Dobrze posiadać taką informację. Dobra, szarża! Szarża! Lewy! 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 Prawy! Lewy! Prawy! Lewy! Szarża! Szarża! Essa! Dobra. Było ciężko, ale jest git. Dobra, skóra, jakieś kły, jest tos. Jest git, zapis. Trzeba coś zjeść raczej, bo nas zaraz pewnie dojadą. Może jakiś napój walniemy. O! Drogie to napoje, ale ciul. O, chyba nie był za bardzo solo. Dobra, żeby nie... Kurwa, jesteśmy za wolni, co jest? Bezi! Prawo, lewo, lewo, lewo! Kurwa! Lewo! Ale było blisko. Dobra, jeszcze raz. Jest dobrze, jest dobrze. Ja nie mam życia. A ten wilk tam się na nas kurwa cai. Dobra, może... Dobra, inaczej. Bierzemy napój. Pyk. O, już jest tu gagatek, dobra. Safe. Będzie Gites. Tylko...
kurwa. Nie. Dobra, jeszcze raz. Trzeba ogarnąć sterowanie i będzie dobrze, mówię wam. Kurwa, powiem wam, jeżeli wilk jest dla nas za trudnym tutaj zadaniem. To powiem wam, może być ciężko ogólnie. Wam się wydaje, że... Znaczy może wam się wydawać, że ta gra nie jest skillowa ogólnie. A powiem wam szczerze, że jest skillowa. Żeby dobrze trafić, trzeba idealnie w tempo wyrzucić lewy, prawy i tak dalej. Dobra, ostatnie podejście do wilka, jak się nie uda, to walić po prostu. Dobra. No tu strong jest ten wilk niestety. Jego kompan był... No, bardziej easy. Spójrzmy jeszcze na mapę. Mapa. Dobra, no wygląda na to, że idziemy całkiem w porządku. Tutaj możemy jakieś piekielniaki sobie pozbierać. Jakieś orkowe ziele. No i chyba będzie, no tutaj trzeba dużo zapisywać, bo... Czy o ile te kretoszczury to nie są, kurwa, największe wyzwanie na świecie. O ile gra zbugowana, która mi nie namierza kretoszczura, już może być większym wyzwaniem. Dobra. Cyk, mięso, lecimy dalej, jest gites. O. Nie wiem, czy gra nie jest za ciemna, bo tak patrzę na lewo, to jest, może być ciężko, jeżeli ktoś to ogląda w ciągu dnia i jeszcze świeci mu na przykład słońce, a oglądam na telefonie przyciemniony, to ja myślę, że no, może nic nie widzieć za bardzo tutaj, jak przechodzimy przez jakieś jaskinie. Nie wiem, czy da się tu ustawić gammę, pewnie się da, wydaje mi się, że się da. Więc w następnym odcinku to ogarnę. Dobra, jesteśmy na dobrej drodze, przed nami jest kopalnia, z której mamy tutaj odebrać jakiś, nie pamiętam co, jakiś list? Nie list. Nie wiem, coś mieliśmy odebrać tutaj. Czy ta kopalnia to jest tutaj? Tak jest, dobra. No, coś pusto się wydaje, tak szczerze. Czy ja rozumiem, że to kopalnia, więc pewnie no... Niesamowite, ale w kopalni pewnie kopią. Ja nie wiem, że nikt tego nie strzeże, czy coś? Dobra. No cóż. Warto było poświęcić trochę czasu. A kto wie, a może by tam była jakaś cenna skrzynka do otwarcia. Wiesz to? Proste, że nie wiesz. Mogła być? Proste, że mogła. Dobra, no ale powiem wam, że... To wygląda jak jakaś grubsza misja. Coś czuję, że tu może... O, a powiedz, że możemy kopać. Proste, że możemy, prawda? Tylko to chyba... Nie wiem, jak to działa do końca. Co, ja zyskuję bryłki rudy, czy jak to jest? Stop. Ja muszę tutaj potestować. Pamiętam, że w Gothicu 3 na pewno kopałem dużo. Dobra. No nie bardzo. Dobra, to może trzeba poczekać, aż się animacja skończy. Albo będzie coś napisane? Halo? No chyba nie. Dobra, to może nie mamy, nie wiem, odpowiednich umiejętności. To by miało sens, co nie?
Ja bym chciał sobie pod B to się patrzyło. Ile mam punktów umiejętności? 6. No to jeżeli będzie wydobywanie rudy za punktów umiejętności 5. Okej, dobra, tutaj pilnują strażnicy, spoko. Okej, dobra, jak mam być szczery, tak zupełnie serio, kompletnie nie pamiętam tej lokacji z Gothica 1, kompletnie. Nie mam pojęcia, co tu się działo. Kompletnie nie wiem, kurwa, co tu się dzieje. Nie wiem, w ogóle. Chyba najdalej to, jeżeli doszedłem, to w Gothicu 3 właśnie, do jakiejś pustyni. I pamiętam, wydrukowałem sobie, ja pewnie mam to w szafie nawet, wydrukowałem sobie, gdzie znaleźć kamienie, żeby się fajniej teleportować, co nie? I każdy kamień musiałem zebrać. Dobra, możesz posłuchajmy mi opowiedzieć troszeczkę o tej kopalni? Historii. Stoimy teraz w głównym szybie. Na dół można zejść po rusztowaniach. Wszędzie dookoła kopacze wydobywają rudę. Musisz bardzo uważać na pełzacze. One też są wszędzie dookoła. Na samym dole część wydobytej rudy, przeznaczona do wykorzystania tutaj, jest od razu przetapiana. Okej. Na co powinienem uważać w kopalni? Przede wszystkim na pełzacze. Groźne bestie. To przez nie musieliśmy zrezygnować z wydobycia w paru jaskiniach. Niestety, pożarły nam już sporą grupę kopaczy. Opowiedz mi o pełzaczach. Wiesz, zaschło mi w ustach. Przynieś mi piwo, to ci opowiem o pełzaczach. Trzymaj mi piwo, no masz to piwo. Proszę, wypij moje zdrowie. Ale se dygnął na raz. Co do pełzaczy, żyją w dużych stadach, głównie w bocznych jaskiniach. Jeszcze nigdy nie widziano ich tutaj, w głównym szybie. Gdybyś spotkał kiedyś pełzacza, wiej ile sił w nogach. Albo stań plecami do ściany. W ten sposób będziesz miał jakąś szansę. Opowiedz mi o tym coś więcej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z wężem. On zajmuje się wytopem. Albo zapytaj Jana. On tu rządzi. Odpowiada za organizację pracy w całej kopalni. No. O. Gdzie mogę znaleźć Jana? Poszukaj go na środku głównego szybu, obok składowiska. A, jeszcze coś. Znasz Torusa, prawda? Zapomnij o nim. W kopalni rządzi tylko jedna osoba. Jest nią Jan. To nasz szef. Jak podpadniesz jemu, podpadniesz nam dobra. Wszystkim. Zrozumiano? Spoks... Dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ja bym chciał się nauczyć wydobywania... O, Glen. Możemy sobie... Oj, podjebaliśmy mu chyba rudę. Siema, Glen. O czym powinienem pamiętać, będąc w kopalni? Uważaj na pełzacze. Im niżej zejdziesz, tym częściej możesz na nie wpaść. Te przeklęte stwory przychodzą chyba wprost z królestwa samego Beliara. Bez przerwy słychać, jak grzebią i kopią. Siedzą w ciemności i czekają na jakiegoś biednego górnika, z którego zrobią sobie obiad. Są bezlitosne i bardzo szybkie. Jeśli ci życie no, miłe, były zawsze stąd ile sił w miarę mocne. Gothic 2, Gothic 2 są wszędzie, na polach chyba to są te pełzacze, co nie? O czym powinienem pamiętać, będąc w kopalni? Uważaj na pełzacze. No to już pytaj się, tak? Dobra, tu jest jakiś guard. Dobra, chodźmy na drugą stronę, bo tam widzę jakiegoś amigo, co se pali blancika. Chłop, co nie zauważył eleganckich grzybków i teraz patrzy na nas z zazdrością, że mu zwinęliśmy. Dobra, tu będzie ten Jan? Nie, tu jest jakiś Satino. Siema. Mogę coś od ciebie kupić? Mam tu wszystko, czego mógłbyś zapragnąć. To, czego nie mam, i tak by ci się nie przydało. Czyli masz gigapancerz, prawda? Nie masz, kurwa, gigapancerza. No to nic nie masz ciekawego, gościu. Ja potrzebuję jakiś chyba dobry... chłopie. Ale macie tutaj otwarty ten. No kusi. A w ogóle. Nie no, słabo widać. Wiecie, ja czekajcie, ustawienia. Dobra, zrobię to teraz. Tu tego owego jasność. Zwiększymy sobie trochę. Chociaż kurwa, no nie wiem. Dobra, tego jeden, żeby to nie wyglądało tak idiotycznie. Chociaż może jasność nie, może po prostu gamę zwiększymy. O.
Nie, nadal jest słabo. Żeby coś było widać chociaż do was. Może być? Teraz wygląda ta gra trochę prześwietlona, ale przynajmniej coś widać w ciemności. Jeżeli ktoś ogląda na komórze, to jest gites. Dobra, zapiszmy. Nie, spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. O, niestety. Tych skrzynek nie będzie nam nigdy dane otworzyć. Przykra sprawa, wam powiem szczerze. Co strażnicy świątyni robią w kopalni? Polujemy na pełzacze. Wracaj do obozu. Tam będziesz bezpieczny. Dlaczego polujecie na pełzacze? Ich wnętrzności zawierają niezwykle cenną wydzielinę. Co to za wydzielina? Trucizna. Tylko nasz wielki guru, Kor Kalom, potrafi przyrządzać z niej magiczne wywary. To super, to może zapolujmy razem. To jeden z najpotężniejszych ludzi w całym bractwie. Rzeczy. Posiadł wiele tajemnic magii i potrafi kontrolować ludzkie myśli. Oprócz tego jest również alchemikiem. Przygotowuje wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jeśli chcesz go poznać, udaj się do naszego obozu. Zawsze chętnie witamy nowych gości. No pewnie, że tam się udam. Nie no, na jak pewno. Mogę pozyskać wydzielinę z wnętrzności tylko na początku nowy obóz, a potem ten. Ale mogę cię nauczyć. O! Jeden punkt? No to elegancko. Naucz mnie pozyskiwać wydzielinę z bo mieliśmy 6 i teraz mamy 5. Musisz wykonać głębokie cięcie. Tylko uważaj, żeby nie przeciąć gruczołu jadowego, bo trucizna może trysnąć ci na ręce. To musi być bardzo bolesne. Jeszcze jak? Poznałeś kiedyś Korgura Trzypalce? Tego łowcę pełzaczy? Aha, nie. No, to było przed twoim przybyciem. Cóż, kontynuujmy. Wytnij spory kawał mięsa dookoła gruczołu. Jeśli będziesz wystarczająco ostrożny, powinno ci się udać bezpiecznie pozyskać gruczoły. No, okej. Do zobaczenia. Niech nadejdzie. Może jak będziemy mieli gruczoły, to możemy mu tutaj opylić trochę. A pewnie trochę będziemy mieli, bo idziemy tam do tej kopalni. A ja tam zamierzam nieźle się obłowić, więc jak tu się schodzi? Ty, macie spore zejście tu. A, w drugiej stronie się schodzi, tak? No dobra, tędy też się da. Piekielniki, no... Kimże bym był, jakbym nie wziął, jak leży, tak? Zawsze to 5 rudy, co nie? 5 rudy, a tych piekielników już mam kurwa 40, więc... Więc jest masno. O, i tu było zejście, którego nie zauważyłem oczywiście. Tylko martwi mnie, jak tą rudę wydobywać, nie? Dobra, chodźmy może tutaj. Ja będę zapisywał, bo to jest gothic, wiecie, tu są drabiny. Drabiny w gotiku to jest, wam powiem... No, nie lada wyzwanie dla wielu ludzi. Tylko ja sobie wolę na chillku zapisać. I jest gites. Tu są zwykłe kopacze, to nie ma co. Tutaj możemy sobie pościągać, pobrać piekielniki. To kopacz jakiś zwykły, O, tutaj jakiś alepch. Strażnicy nigdy mnie nie złapią. Co masz na myśli? Pracuję tylko wtedy, gdy w pobliżu jest jakiś strażnik, który może mnie zobaczyć. Poza tym tylko sobie odpoczywam. I nie robią się podejrzliwi? Oczywiście, że tak. Wydobywam mniej rudy niż inni kopacze, więc muszę nadrabiać braki drobnym handlem wymiennym. Mam oczy szeroko otwarte, więc dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Masz może przy sobie trochę rudy? Jakieś 10 bryłek. Ja nie mam. Masz. Jasne. Oto 10 bryłek. Dzięki. Idź do głównego szybu i zejdź na dół po rusztowaniu. Powinieneś trafić na 2 boczne jaskinie. W drugiej z nich jest strażnik i stary rozdrabniacz. Gdzieś niedaleko znajdziesz napój uzdrawiający. Tylko uważaj na pełzacze. Gdybyś potrzebował najświeższych informacji, zgłoś się do... Powiem wam tak. Masz dla mnie... Jasne. Nie wiem, czy chcę mu dawać. Powiem wam tak. Nie no, skamował mi 10 bryłek rudy walić. O.
Dick Brandick. Słuchaj, za każdym razem, kiedy się odwracasz, Alef siedzi bezczynnie i zbija bąki. Czyżby? Wiesz, tak. Jakich ludzi nienawidzę jeszcze bardziej od obiboków? Donosicieli! Zejdź mi z oczu! W sumie też. Ale było blisko. Nie, no zgaduję, że tam raczej nie wejdziemy. Dobra, tutaj wyczyszczona kopalnia. Lecimy dalej. Właśnie, wiecie, jaka rzecz najbardziej mnie wkurza chyba w ogóle w gotikach? Taka, że nie ma takiej... Ta gra nie prowadzi cię przez rączkę jak takie dziecko, tylko wiesz, sam musisz kminić, gdzie iść, jakie zadania zrobić. Z jednej strony to jest naprawdę spoko, nie? Że sam sobie decydujesz o gierce i jak ją przejdziesz. I na pewno gdyby taka gierka była wydana na przykład w tym roku, to byłyby jakieś decyzje, które by zmieniały coś w świecie i to był koks. O, o dziwo przeżyłem. Ale jak zawsze, jak byłem młodszy i w to grałem, to powiem ciężko, bo jak miałem 10 lat i próbowałem grać w Gothica, no to powiem wam, nie lada wyzwanie było. Czym się tutaj zajmujesz? Pilnuję, żeby kopacze tacy jak nasz drogi Snipes trzymali łapy z dala od mojej skrzyni. Koleżko, a nie wiesz, kogo tu zajmujesz? Masz przed sobą. Pilnuję, żeby kopacze tacy jak nasz drogi Snipes trzymali... Spoko, powodzenia w pilnowaniu. Niezła walka. Tym razem. No niestety, faktycznie dobrze pilnuje. To mu trzeba przyznać. Jak leci? Mam dla ciebie pewną propozycję. Spraw, żeby Aaron odczepił się od tej skrzyni, a zapłacę ci 10 bryłek rudy. 10 bryłek? Jasne. 10 bryłek to ja zapłaciłem jakiemuś pajacowi, żeby mi podał informację, co mi gówno dało, jeżeli nie pamiętam. Dobra. Damy sobie radę jakieś. Podobno w waszej kopalni są jacyś rabusie. Zamierzają ukraść ładunek rudy. Masz mnie za głupca? Okej. Przysyła mnie Jan. Masz się do niego natychmiast zgłosić. A czego ode mnie chce? Nie wiem. Pewnie sam ci to powie. Inaczej po co by cię wzywał? Trudno. W takim razie zajrzę do niego. Przepuść mnie! Patrzcie teraz, to zagranie taktyczne. Chłopcy odchodzi. Siema. My robimy tak. Ty, nie da się tego otworzyć. Czaisz? Nie da się. Nie da, czy prawo, czy lewo, nie da się otworzyć. Nie da się. Szkoda. No dobra, ale 10 ryłek ogarnięte. Należy mi się 10 bryłek rudy. Proszę, zasłużyłeś na nie. A, i jeszcze coś. Mam przy sobie klucz do tej skrzyni. Jak dla ciebie, 30 bryłek. Do zobaczenia. A, jasne. Zobaczymy, czy się opłaca. Wezmę ten klucz. Trafiła ci się nie lada okazja. Zastanawiam się, co ty z tego masz. Zawsze się cieszę, kiedy mogę dać psztyczka w nos któremuś ze strażników. Zresztą, gdyby znaleźli przy mnie rzeczy z tej skrzyni, byłbym martwy. Ma to sens. Do zobaczenia. No, opłacało się jeszcze. A co to jest? Uzdrowienie. Wymagana mana. Zaklęcie, okej. Okay. Nie wiem jeszcze, jak działają do końca tutaj zaklęcia, ale gites. Opłacało się. Dobra, tutaj jest na górę. Stąd przyszliśmy, a my musimy kierować się w dół. Chyba. Tam jeszcze obczajem, czy nie ma jakiejś skrzynki i lecimy.
Niestety obawiam się, że reszta tej kopalni musi zostać zarezerwowana na następny odcinek. Bo jest spora. W ogóle strasznie duże przestrzenie w tym Gothicu 1. Niby ten, a jednak trochę człowiek chodzi, żeby sobie tutaj gdzieś przejść, tu coś, tutaj sobie coś zbierze. Tutaj trochę minie czasu, tu sobie z kimś pogada, tutaj jakiegoś questika małego zrobi, wiesz. Dobra, tu mamy jakiś Ulberta. Ciało Ulbert. Co się znajduje w składowisku? Nie twój interes. Założę się, że zaschło ci w ustach od tej ciężkiej pracy. Jeszcze jak? Chętnie bym się czegoś napił. Może mógłbyś mnie czymś poczęstować, co? Proszę bardzo. Na zdrowie. Dzięki. To jak z tym składowiskiem? Jest tam coś ciekawego? Kilka skrzyń, w których przechowujemy zapasy. Niestety, gdzieś się nam zapodział klucz. Zapodział? Założę się, że to sprawka Alefa. Temu człowiekowi nie można ufać. Słuchaj, Jan i pozostali siedzą teraz na dole i zajadają się pieczonym mięsem. Co? Beze mnie? No nie, już ja im pokażę. Przepuść mnie! Proszę bardzo, nie mam problemu, przyjacielu Ulbercie. Dobra, teraz trzeba ogarnąć, czy potrzebujemy klucza, czy możemy... Czy potrzebujemy klucza do tego? Też. Dobra, czyli musimy... Czyli żeby ogarnąć klucz, musimy z powrotem dygać na górę. Do tego ziomka, to chyba on był tym co tam, a jak to? Nie pamiętam. Powiem wam tak, jak koleś ma klucz do tych skrzyń, to oj. A nie, to jest Snipes, a tam było, że jakiś Albert. Do zobaczenia. Kurczę, Molek. Nie przysłuchałem się do końca dialogowi. Ale mamy to w misjach, więc spox. Tylko shop albo Ulber pilnuje składowiska, możemy przenieść podczas ponoć jeden z kopaczy imieniem Alef miał z tym coś odsiąść. Ulberta to inteligentny człowiek. Alef. Nie pamiętam, czy Alef był wyżej. Czy spotkaliśmy już Alefa? Nie pamiętam niestety. Jeżeli Alef jest na górze, no to czeka nas spora przechadzka, więc na razie sobie odpuścimy. Najwyżej ogarniemy to w kolejnym odcinku. Tak, staram się, żeby te odcinki trwały około 50 minut. Raczej myślę, że to spoko, no zwłaszcza, że to jest jednak Gothic, no ta gra nie jest jakiś turbo, wiecie, niesamowita ze zwrotami akcji, co nie? Oho, nowa twarz. Pracowałeś. Jest taka fajna, żeby jako sobie na chillku pograć. Od dawna tu jesteś? Od całych 10 lat. Uwierz mi. Dużo już tu widziałem. Stawiłem czoła wielu niebezpieczeństwom, ale jakoś udało mi się z nich wybrnąć. Pamiętam, jak pracowaliśmy jeszcze w pierwszej kopalni, tej, która teraz stoi pusta. Pewnego dnia nie wytrzymały podpory, ale to stare dzieje. Zapewne słyszałeś też o wielu planach ucieczki. Posłuchaj, chłopcze. Wiem, że chciałbyś się stąd wydostać, ale zapomnij o tym. Stąd nie ma ucieczki. Widziałem twarze tych, którzy próbowali sforsować barierę. Nie popełniaj tego samego błędu. Bariera powstrzyma każdego. Nie chcę spędzić następnych 10 lat mojego życia wydobywając rudę. Wcale nie musisz. Może zostaniesz wielką szychą? Kto wie, możesz piąć się do góry. Ale nieważne, jak wysokie stanowisko uda ci się osiągnąć, bariera wreszcie cię zatrzyma. Okay. Powodzenia. Nawzajem, chłopie. Hej,
Hej ty! Jeśli jeszcze raz spróbujesz wystrychnąć mnie na dudka, pogadamy inaczej! Zrozumiano? Nie zgubiłeś przypadkiem klucza do swojej skrzyni? W rzeczy samej. Nawet nie chcę wiedzieć, skąd wiesz o jego istnieniu. Ale dam ci 20 bryłek rudy, jeśli mi go oddasz. Zeszczuję, że mamy przejebany, chłop nas dojedzie. Oto twój. Ale walić. Tak, to ten. Masz tu swoje 20 bryłek, zgodnie z umową. Ale w przyszłości radzę ci uważać. Od tej pory będę cię miał na oku. Przepuść mnie. Coś czuję, że trzeba zrobić tutaj kurczę molek, nowy zapis. Może być ten, napiszmy elo 32320 gites. Ej ty, tam nie było żadnego pieczonego mięsa. Cóż, widocznie się pomyliłem. Życzę miłego dnia. O nie, i on teraz wróci? O nie. Dobra, stop, czyli trzeba inaczej to ogarnąć, bo ja koniecznie muszę opędzlować, to nie ma takiej nawet najmniejszej możliwości, że chłopcy tam wejdzie z powrotem i ja i... Tu. Chłopy, co ty? Zaginiony strażnik, przyjęcie... Dobra, inaczej trzeba to zrobić, czekaj, wczytaj. Przepuść mnie! Alef. Tak właśnie mi się wydawało, że Alefa już spotkaliśmy. Alberto, dobra. Czyli tutaj nie ma Alefa. Chodźmy jeszcze na dół. Pamiętajmy, że ten zapis na chillku sobie trzymajmy go. Może? Znaczy wątpię, żeby tu był gdzieś ten Alef, ale dobra. Zbadajmy tutaj teren na szybko. Jak tu nie będzie Alefa, to skończymy odcinek i ja sobie to... Nie no, jest jakiś strażnik. Zobaczymy jeszcze, można zobaczyć how strong is dyspełzacz. Oj, kurwa, very strong. No nie damy sobie rady z tymi spełzaczami, nie ma takiej możliwości nawet. Dobra, to powiem wam tak, ja sobie opędzuję te skrzynki i widzimy się w dzisiejszym chyba odcinku o godzinie 18, z tego co dobrze liczę. I tyle, no i zobaczymy, widzimy się jak już tam dojdę na te skrzynki, tam będę okradał, to pewnie wam to jakoś wtedy zacznę odcinek. Wszystkie linki macie w opisie odnośnie Instagrama, mam też kanał vlogowy, wkładajcie. O łapkę w górę, przypominam o subskrypcjach, o komentarzach i o uśmiechu na twarzy, bo o to chodzi w życiu. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, hej.